Witajcie moi drodzy, dzisiaj odcinek będzie nieco niebanalny. A dlaczego już Wam mówię? Dzisiaj chcę pokazać Wam, jak działa czajniczek do regeneracji lamp. Czy to jest wszystko takie proste? Ja to będę dzisiaj robił pierwszy raz, a Was zapraszam do oglądania i sprawdzimy sobie, jak to wszystko wygląda w trakcie pracy. Taka ciekawostka. Lampy gruntownie przygotowane. Papiery od 400, co 200 w górę, aż do 2000, po to, żeby usunąć tą warstwę zabezpieczającą, czyli taka cienka folia. Będziecie widzieli, że ona zaczyna Wam się tak przecierać na tych lampach, jak będziecie je sobie wysuszać. I tego być nie może, ponieważ tutaj ten produkt z czajniczka do tego zabezpieczenia Wam się po prostu nie przyczepi. Także tutaj o tym musicie pamiętać i wystarczy dojechać papierem do 2000. On sobie spokojnie tam wszystko ładnie później wyrówna, ale taką jedną rzeczą, która mnie martwi, jest to, że te lampy nie są super przejrzyste. Nie wiem, czy jest to wina produktu, czy jest to wina czajniczka, może za krótko,
gotowany był ten produkt. Może gdzieś ja przy przygotowaniu coś źle zrobiłem, może niepotrzebnie przetarłem je IPą przed tym właśnie zabezpieczeniem, ale radzę Wam popróbować, potrenować, ja sam będę sobie to ćwiczył, dlatego że jest to preparat, który ma przyspieszyć Waszą pracę. Nie musimy tutaj polerować lamp, wystarczy je tylko zmatować, wyszlifować i następnie przejechać sobie tym czajniczkiem i gotowe. I produkt od razu jest gotowy do użycia, samochód możecie od razu wystawić na działanie warunków atmosferycznych. Ba, mało tego, ja właśnie sobie nawet podjechałem na myjkę i potraktowałem cały samochód pianą, tymi wszystkimi tam chemikaliami, które na myjkach są i lampą się nic nie stało. Więc to jest bardzo duży plus, że produkt jest od razu gotowy do działania. Ja oczywiście link zamieszczę Wam w opisie do filmu, tam będziecie mogli sobie znaleźć te produkty. No i co? Ja Wam życzę miłego testowania i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.